Wiadomości z ostatniej chwili. Rośnie smutny bilans koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia właśnie przekazało najnowsze informacje odnośnie zachorowań. Wiadomości od Ministerstwa Zdrowia w sprawie koronawirusa w kraju. Ministerstwo Zdrowia właśnie przekazało komunikat, niestety smutny bilans rośnie. Aż ciężko w to uwierzyć, takich informacji jeszcze nie było. Wiadomości w sprawie koronawirusa w Polsce. Polska zamknęła granice, a osoby, które chcą przyjechać do kraju, obowiązkowo zostaną objęte dwutygodniową kwarantanną. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków do odwołania pozostają zamknięte szkoły, przedszkola, żłobki oraz szkoły wyższe. Wciąż podkreśla się, by nie opuszczać mieszkań, jeżeli nie zachodzi taka potrzeba. Walka z koronawirusem trwa. Zaleca się zwiększone ostrożność i ograniczone kontakty osobiste. Polacy nieustannie proszeni są o przestrzeganie zasad higieny, która może sprawić, że groźny wirus nie będzie się rozprzestrzeniał. W kraju cały czas rośnie smutny bilans osób, które zostały dotknięte koronawirusem. Dane, które przekazane zostały do wczoraj, dotyczyły 125 pacjentów zarażonych. Nie zmieniła się liczba osób, które poniosły śmierć po zarażeniu wirusem. Do ostatnich zarażeń doszło w Szczecinie i we Wrocławiu. Niestety, Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało wiadomości. Ministerstwo Zdrowia aktualizuje dane. Wiadomości z rana. Dziś nad ranem pojawiły się kolejne wiadomości, które przekazało Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z oficjalnymi danymi nowych zarażonych jest 25 osób, a liczba ofiar pozostaje niezmienna – 3. Mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą 9 osób z województwa dolnośląskiego, Wrocław i Wałbrzych, 5 osób z Woli. Mazowieckiego, Warszawa, 3 osób z województwa wielkopolskiego, Kalisz i Poznań, 2 osób z Woli. Opolskiego, Opole, 2 osób z województwa śląskiego, Cieszyn, Tychy, 2 osób z podkarpackiego i 2 osób z Woli. Łódzkiego, Łódź. Tylko jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym. W sumie liczna osób zarażonych koronawirusem, 150/3, przekazało Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj grzeje, 1. Z ostatniej chwili, niewyobrażalna tragedia, wnuk Daniela Olbrychskiego nie żyje. Był jeszcze taki młody. 2. Ujawniono, do kiedy ma trwać epidemia. Rządowy raport zdradza niepokojące szczegóły wiadomości dotyczące tego, ile osób zarażonych jest w Polsce, nieustannie podawane są przez Ministerstwo Zdrowia. Jest to jedno ze sprawdzonych źródeł,
gdzie można zapoznać się z aktualnym bilansem. Polakom aż trudno uwierzyć jest ta najnowsze informacje. Do tej pory ministerstwo podawało o zaledwie kilku nowych przypadkach, tym razem jest ich ponad 20. Obywatele kraju mają nadzieję, że dane odnośnie nowych przypadków nie będą już tak wysokie. Najlepsze newsy dnia, źródło, Twitter. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.